Do wypadku doszło w ubiegły czwartek w okolicach Brzykińca. Jadącą na rowerze Annę Karbowniczak potrącił samochód. Sprawca wypadku uciekł, nie udzielając poszkodowanej pomocy. Kilka godzin później policjanci dotarli do nagrań z monitoringu miejskiego w Wągrowcu. Okazało się, że poszukiwany samochód miał kaliskie tablice rejestracyjne. Pierwsi właściciele pojazdu poinformowali mundurowych, że sprzedali auto do komisu w Ostrowie Wielkopolskim. Ludzie z Ostrowa Wielkopolskiego z kolei przekazali nam dokument, z którego wynikało, że właścicielem auta aktualnie jest 25-latek z Wągrowca. To tego mężczyzny przez cały piątek poszukiwaliśmy. W piątek policjanci znaleźli poszukiwany samochód na jednej z posesji nieopodal Gołańczy. Tam zatrzymali kierującego pojazdem 25-latka, jego brata i właściciela działki. Kolejnego dnia na policję zgłosili się kobieta i mężczyzna, pasażerowie feralnego Opla Vivaro. Kilka dni przed wypadkiem dziennikarka otrzymywała anonimowe groźby. Te związane były z opisywaną przez nią sprawą śmierci małego Marcela z Chodzieży. W wulgarnym liście ktoś próbował nastraszyć Annę Karbowniczak połamaniem nóg, kręgów czy uszkodzeniem twarzy. Później również padały sugestie odnośnie niepodawania publicznie informacji o pewnych osobach, które nie wymienionych z nazwiska, ale te sugestie prowadziły do instytucji, które badały, powinny raczej badać i zrobić coś w sprawie Marcelka w Chodzieży. To były chodzieckie instytucje. I wymowa była taka, że Wania przestała pisać o jednym i o drugim. Sprawę wypadku i gróźb przejęła prokuratura okręgowa w Poznaniu. Śledczy postawili zarzuty 5 osobom. Kierowcy Opla Vivaro, 25-letniemu Maciejowi N. za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczkę z miejsca potrącenia, nieudzielenie pomocy i zacieranie śladów grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Po 5 lat więzienia grozi pasażerom auta, 21-letniej Oliwii P. i 22-letniemu Mateuszowi C.